Wolfenstein 3D, tytuł, który zrewolucjonizował branżę gier wideo. Szybka i banalna w swoich założeniach, a przy tym piekielnie uzależniająca gra, która rozpoczęła nowy gatunek nazwany FPS, First Person Shooter. Popularność Wolfa zawdzięczamy też sprytnej promocji. Zdecydowano się wrzucić grę na rynek shareware, rynek, na którym głównie były kiepskie gry napisane na kolanie przez domorosłych koderów, liczących, że ktoś zakupi pełną wersję za 5 dolców. Królowały tam gry logiczne, pasjanse i ogólnie raczej nazwałbym gry drugiego sortu. I na ten rynek wjeżdża Wolfenstein 3D, z całym pierwszym epizodem do pobrania całkowicie za darmo. Choć w Polsce nadal niewielu wiedziało, co to jest shareware, ówczesny redaktor Secret Serwisu pod grą napisał: aż się wierzyć nie chce, że ktoś wypuścił taką grę na rynek shareware'owy. Nikt nie wierzył, bo był to tytuł, który dziś określilibyśmy mianem AAA, ale id Software wiedziało, co robi. Pierwszy epizod wzmagał głód i choć piractwo było wtedy dość rozpowszechnione, zamówienia na pełną wersję spływały w ilościach hurtowych, a id Software zaczynało się poważnie bogacić. Nic dziwnego, że Wolfenstein stał się najgorętszą produkcją 1993 roku i co dziwne, gra pojawiła się na pecetach, na maszynie, którą wielu uważało, że do gier nadawała się średnio. Wciąż na rynku królowały konsole od Nintendo i Sega, SNES i Genesis i choć wciąż pojawiały się na nich przegenialne gry, to Wolfenstein 3D wydawał się grą z zupełnie innej generacji. I choć nie była to pierwsza ich gra oparta na tym pomyśle, bo wcześniej pojawił się Hoover Tank 3D i Catacombs 3D, to nikt o tym już nie pamiętał. Wolfenstein 3D rozpoczął nową erę gier wideo, na której to pecety zaczną mieć coraz więcej do powiedzenia. Jednak Wolfenstein 3D nie był pierwszym tytułem serii, był trzecim. Carmack i Romero oparli pomysł na grze z 1981 roku nazwanej Castle Wolfenstein, która była grą przygodową z rzutem z przodu. Gra posiadała wiele bardziej zaawansowane możliwości niż Wolfenstein 3D. Nawet posunąłbym się do myśli, że był to taki trochę Metal Gear Solid. Sama idea była podobna. Schwytany amerykański żołnierz musi wydostać się z zamku pełnego Niemców. Poziomów było 60 i były generowane proceduralnie. Przeciwników można było zastrzelić, ale też zmusić do poddania się, ograbić ich z amunicji i granatów. Po zamku walały się skrzynie, które można było otworzyć po cichu, co trwało dłużej, lub odstrzelić zamek, co było szybsze, ale zwabiało Niemców. Dość zaawansowane rozwiązanie jak na 1981 rok, ale idealnie nadawało się do silnika, który Carmack zmontował, a który działał na zasadzie raycastingu, dawał złudzenie przebywania w trójwymiarowym otoczeniu. Niemniej, premiera Wolfa była zupełnie czymś innym niż premiery dzisiejszych gier. Sprowadzała się do cieszących się kilku osób w jednym biurze, którzy patrzyli na licznik pobrań z BBS-a. Tak czy tak, choć premiera była cicha, Wolfa 3D grali wtedy wszyscy. No, przynajmniej ci, co mieli pecety. Nic dziwnego, że tak ogromna popularność gry zwróciła uwagę wielkich konsolowego świata, którzy też chcieli mieć swojego Wolfa na konsoli. Nintendo, jak i Sega ruszyła do biura id Software, aby przegadać wypuszczenie portu na ich maszyny. Jednak nie obyło się tutaj bez pewnych zmian. Najbardziej radosnym portem jest ten z Super Nintendo, gdzie najpierw zmieniono w zasadzie mikroskopijną ilość krwi na zieloną, a potem ją całkowicie usunięto. Ale to nie wszystko. Wywalono wszystkie elementy nazistowskie, a Adolfowi na obrazach zgolono wąsa. Jakby tego było mało, wszystkie psy zamieniono na wielkie szczury. Tak wykastrowany tytuł był zgodny z polityką Nintendo i tak też został wydany, choć ta wersja jest uważana za najgorszą, jaka powstała. Ale jeszcze mniej szczęścia mieli posiadacze Mega Drive'ów i Genesis'ów, bo tam gra, choć była w produkcji, nigdy się nie pokazała z powodu problemów technicznych. W swojej wersji przy okazji przeportowanej przez samego Carmacka doczeka się też Atari Jaguar. Natomiast wersją najciekawszą i zdecydowanie najlepszą jest jedna z ostatnich wersji gry na konsole 16-bitowe. Freedio. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o kilkadziesiąt lat gry Wolfenstein 3D w wersji na 3DO. Zapraszam. Wersja Wolfa na 3DO jest uważana za najlepszą wersję klasycznego Wolfensteina 3D. Mamy tutaj wszystko to, co było dobre, tylko jeszcze bardziej ulepszono. Sporo ekstrasów i całkiem przemyślane sterowanie, ale zanim do tego dojdziemy, kilka słów o fabule. Tak, fabuła to...
No jesteś alianckim żołnierzem pojmanym przez Niemców. Nazywasz się William B.J. Blaskowitz i twoim zadaniem jest wydostanie się z zamku Wolfenstein. Kolejne epizody miały trochę inne zadania, ale sprowadzało się to po prostu do wystrzelania wszystkich, pokonaniu bossa i ucieczki do windy do kolejnego poziomu. Na samym końcu gry czekał na nas sam Adolf w robozbroi. Id Software nigdy nie potrafiło kleić dobrych historii, a sam Carmack był w ogóle przeciwnikiem do rzucania fabuł do gier FPS. I tutaj widać to jak na dłoni. Wrzucono po prostu byle co, byle było i tyle. Oryginalnie Wolfenstein 3D miał mocno nawiązywać do swojego protoplasty z 1981 roku. Niemców można było zmusić do poddania, ukrywać ich ciała czy przebierać się w ich mundury. Czyli miała być to gra w stylu stealth i w wersji PC-towej czasami to faktycznie widać. Niemcy nie zaczną strzelać dopóki cię nie zobaczą, a tak po prostu patrolują swoje rewiry. Ale wszystko tutaj zostało wywalone na rzecz radosnej strzelanki. Dlaczego o tym wspominam dopiero teraz? Bo wersja z 3DO, choć najlepsza, ma pewien mankament, do którego zaraz dojdę. Port na 3DO oferuje nam całkowicie nową, przygotowaną kampanię składającą się z 30 poziomów oraz wszystkie epizody znane z PC-tów. Razem mamy 90 poziomów. Tak, nie przesłyszeliście się, 90 poziomów Wolfensteina. To już konkretna liczba, choć przyznam, że wersji z PC-tów już nie kończyłem, bo znają całkiem nieźle, ale ta nowa kampania jest bardzo dobra i grało mi się w to wyjątkowo fajnie. Nie pamiętam dokładnie, czy było to też w wersji PC-towej, ale tutaj przeciwnicy, jeśli zaczniemy strzelać, a ci są w pobliżu, no to zaczną biec w kierunku hałasu. Ma to znaczenie, bo nie raz i nie dwa potrafią sobie po prostu otworzyć drzwi i wbiec do lokacji, w której jesteśmy. To sprawia, że gra jest trochę trudniejsza, szczególnie jeśli jesteśmy otoczeni drzwiami i wystrzał sprawi, że nagle do pokoju wparują typy z przylegających lokacji. To fajny motyw. Dodaje przeciwnikom pozory prymitywnej inteligencji, ale to też motyw, który wcześniej był, wydaje mi się, projektowany pod grę stealth. Niemniej, jest to tutaj bardzo widoczne. Ale port na 3DO to też inne nowości, których zabrakło w innych wersjach. Jeśli pamiętacie, w oryginalnym Wolfie mieliśmy trzy rodzaje broni. Pistolet na komary, karabin maszynowy i minigun. Tutaj mamy jeszcze dwie dodatkowe bronie. Wyrzutnie rakiet, jak i miotacz ognia. Choć nowe bronie cieszą, to jednak stary, dobry minigun wydaje się być najbardziej wszechstronny w przerabianiu niemiaszków na niemieckie wursty. Nowa broń z kolei bardziej przyda się na bossów. Gra całkiem fajnie radzi sobie też w kwestii sterowania, dzięki temu, że pad do 3DO posiada bampery. Nie ma problemu ze strafowaniem i prowadzeniem cały czas ognia. W dalszych poziomach strafing jest nieodzowny, aby przeżyć, a tutaj jest to przemyślane i dobrze się sprawdza. No ale jak w to się w ogóle gra? No cóż, Wolfenstein zestarzał się okrutnie, ale nadal go odpada. Palając, czuję ciary na plecach i wracam wspomnieniami do czasów, gdy na moim 386 DX 40 MHz odpalałem Wolfa i śmigałem, prując do Niemców. Szukałem kluczy, ukrytych przejść czy skarbów. Miało to w sobie coś magicznego, to były piękne czasy, a 3DO przeniósł mnie do nich ponownie. Jednak nie sądzę, aby dziś udało się czerpać z gry zbyt długą radochę. Tytuł jest masakrycznie powtarzalny. To, co widzisz w pierwszym poziomie, będzie się ciągnęło przez kolejne 90 poziomów. Chodzi o ściany, przeciwników, gra nie zaoferuje poza bossami zupełnie nic nowego, a nawet sami bossowie, choć różnią się graficznie, no to walka z nimi jest identyczna za każdym razem. Mnie ogólnie to nie przeszkadzało, ale po części byłem świadomy tego, czym Wolfenstein 3D jest i jak będzie przebiegała rozgrywka. Podejrzewam, że wielu też z was doskonale to wie, jednak to już nie te czasy. Niewiele młodszy Doom zestarzał się o wiele godniej niż Wolf i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ale wciąż, to świetna, nostalgiczna podróż do przeszłości. Gra oferuje system zapisów i jest to istotne. Po straceniu życia, tak, gra korzysta jeszcze z systemów żyć. Zaczynamy cały poziom od nowa z podstawową bronią. Niestety na wyższych poziomach jest to równoznaczne z szybką śmiercią. Pistoletem na komary możemy sobie pogrzebać w nosie, a nie strzelać do nazioli. Dlatego dobrze po śmierci załadować po prostu zapis i zacząć z pełnym zebranym arsenałem, a nie ponownie na golasa. Jedna z rzeczy, która jest gorsza i o której napomknąłem trochę wcześniej, jest problem ze sprajtami Niemców. Normalnie w grze miały one rzuty w 360 stopniach z obrotem co 45 stopni. Oznaczało to, że mogliśmy zobaczyć Niemca idącego tyłem. W wersji na 3DO są tylko sprajty z przodu. Oznacza to, że nie zobaczymy Niemca biegnącego na przykład po skosie, co było naturalne na PC-cie. Tutaj przeciwnik jest
zawsze odwrócony do nas przodem, co powoduje, że nigdy nie jesteśmy w stanie zaskoczyć go, strzelając mu w plecy, bo każdy, którego napotkamy, stoi z nami twarzą w twarz. Ten element mnie trochę raził i jest krokiem wstecz w stosunku do gry z peceta. Jest jednak to przypadłość tylko tej wersji. Port z Jaguara również ma to samo. Brak sprite'ów jest miejscami też trochę bez sensu. Na przykład w przypadku zombie widać, że ci strzelają z piersi, ale nie wiadomo dlaczego. Dopiero na pececie widać z boku, że ci przeciwnicy mają w piersi wbudowany karabin maszynowy. Niemniej, szkoda, że mocno uproszczono ten element, ale jak mniemam, ma to związek z inną sprawą, mianowicie oprawą. Tak, ta zdecydowanie jest najlepsza ze wszystkich Wolfów. Sprite'y porządnie dopieszczono i przygotowano w zasadzie od nowa, no ale jak mniemam, zabrakło czasu albo i pieniędzy i są tylko z widokiem z przodu. Ogólnie ma się wrażenie, że cała oprawa jest wyższej jakości. Adolf ma swoje wąsisko, psy to nadal psy, a Niemcy spuszczają trochę krwi ze swoich bebechów po przeoraniu miniganem. Nie mogę zapomnieć też o świetnej muzyce w formie audio, która nie jest plumkaniem muzyczek MIDI z pecetu. Tutaj mamy soczysty soundtrack, choć nie ukrywam, przydałoby się na tych 90 poziomach no trochę więcej zróżnicowania muzyki, ale i tak ta co jest, jest fantastyczna i nigdzie nie usłyszycie lepszej muzy niż w tej wersji. Dziś Wolfenstein 3D to archaizm. Przypomina, że to co widzimy dzisiaj w najnowszych odsłonach Call of Duty czy jakiejkolwiek grze FPS wzięło się właśnie od dzieła id Software wypuszczonego w formie shareware'u. To prekursor strzelanek, prapradziadek shooterów. W swoich czasach chodzenie oczami było absolutnie fantastyczne, a gra była powiewem świeżości, pokazem możliwości ówczesnych pecetów. Dzisiaj to raczej ciekawostka, w którą pogracie kilka minut i wyłączycie, bo gra potrafi zmęczyć swoją powtarzalnością. Jednak jeśli nadal chcecie sprawdzić Wolfa, no to polecam port na 3DO. Ma wszystko co najlepsze, a nawet trochę więcej. Gdyby tylko jeszcze ogarnęli te sprite'y, byłaby całkowita miazga. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.